podpisaniu umów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z dotacji unijnych przyznanych przez Zarząd Województwa, przeznaczonych dla lokalnych społeczności, skorzystają w dniu dzisiejszym gminy Bakałarzewo, to jest projekt na zagospodarowanie terenu byłej żwirowni w Bakałarzewie, na cele skweru historyczno-przyrodniczo-kulturalnego. Skorzysta również z dotacji gmina Szypliszki, to jest projekt stworzenia Centrum Aktywności Lokalnej w Słobódce. Łączna kwota dofinansowania to ponad 500 000 zł. Ja na dzisiejszym spotkaniu reprezentuję marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego i cały zarząd, którego jestem członkiem. I chciałam powiedzieć, że konferencja w tym miejscu, w Suwałkach, jest dowodem na to, że marszałek wraz z całym zarządem dba o rozwój całego naszego regionu i jednocześnie jest i podziękowaniem, i uznaniem dla tych gmin, które będą realizowały te dwa projekty. U nas w Słobódce będą realizowane głównie dwa zadania, czyli duży plac zabaw dla dzieci, jak również wyposażenie zostanie zakupione do siłowni wewnętrznej. No jest takie zapotrzebowanie, są prośby mieszkańców. Będzie to zarówno jeden, drugi obiekt do użytku mieszkańców, dzieci i młodzieży. W Bakałarzewie zagospodarujemy część dawnej żwirowni przy rzece Rozpudzie i w związku z tym zostaną takie cztery cele spełnione. Po pierwsze, powstanie fajne miejsce dla rekreacji dla mieszkańców, gdzie będzie siłownia i plac zabaw na świeżym powietrzu. Po drugie, powstanie, myślę, że ważna atrakcja turystyczna regionu przy schronie z II wojny światowej, niemieckim schronie, to tak zwany skwerek bunkrowy. Po trzecie, dzięki utwierdzeniu dojazdu do tegoż schronu, nasze tereny inwestycyjne będą miały zapewniony dobry dostęp. I myślę, że też ściągniemy inwestorów, którzy też może bezrobocie zmniejszą w naszej gminie